Pomodlimy się. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem i Królem. Dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz na to miejsce, by nas błogosławić. My Ciebie zapraszamy, abyś był obecny. Duchu Święty, proszę Ciebie o to, abyś przychodził, aby to Słowo dzisiaj nas zachęcało, aby nas prostowało i sprawiało, abyśmy jeszcze bardziej starali się być blisko Ciebie. Panie, ja dziękuję Ci, że jesteś doskonałym Bogiem, który ma zaplanowaną każdą sytuację w Kościele. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś głową Kościoła, że możemy służyć Tobie. Panie, dziękuję Ci za to. Amen. Powiem Wam pewne świadectwo z kolekty ubiegłotygodniowej. Wiecie, że zbieraliśmy kolektę na siostrę Tatianę Chydzik, aby wesprzeć ją w rehabilitacji. I pastor Darek zadzwonił do niej, by z nią porozmawiać, by ustalić, na jakie konto przesłać. I gdy ona to usłyszała, mówi, kiedy cała ta sytuacja zaistniała, kiedy Michała Pan zabrał do siebie, kiedy niestety musiałam usiąść na wózek inwalidzki, modliłam się do Boga i Bóg do mnie powiedział: nie opuszczę Cię. I od tego czasu wiele potwierdzeń miała tego. Dzwonili do niej pastorzy, którzy modlili się, mówili: Bóg do nas przemawia, że Cię nie pozostawi. I ta kolekta była dla niej też takim świadectwem, mówiła: to jest dzieło Boże. Ja cieszę się, że my możemy uczestniczyć w tych dziełach Bożych. Amen. To jest właśnie to, czego my powinniśmy oczekiwać od naszego życia chrześcijańskiego, że uczestniczymy w dziełach Bożych. Amen. Amen. Przejdziemy do Bożego Słowa z Księgi Izajasza. Wierzę, że to jest Słowo, które Bóg nie tylko kładzie do nas indywidualnie, ale również kładzie do naszego zboru. Od jesieni modliłem się o to, aby Bóg, ponieważ Bóg pewne rzeczy mi zaczął pokazywać, zacząłem się modlić o to, co to oznacza i w którym kierunku, jak należy się ustawić do tego Bożego Słowa w taki sposób, aby ono mogło działać w naszym życiu. Księga Izajasza, 60 rozdział. Powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Pana wzeszła nad Tobą. Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok, ludy, ale nad Tobą wzejdzie Pan i Jego chwała pojawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś wokoło swe oczy i spójrz. Ci wszyscy, którzy się zgromadzili, przyjdą do Ciebie, Twoi synowie przyjdą z daleka i Twoje córki będą wychowane przy Twoim boku. Wtedy zobaczysz i rozweseli się Twoje serce, zadrży i rozszerzy się, gdyż nawróci się do Ciebie tłum morski, a siły narodów przyjdą do Ciebie. Okryje Cię mnóstwo wielbłądów, dromadery z Midianu i Efy. Przyjdą wszyscy, z Szeby przyniosą złoto i kadzidło i będą głosić chwałę Pana. Wszystkie stada Kedaru zgromadzą się u Ciebie, barany Nebojotu będą Ci służyć. Wstąpią na mój ołtarz, gdzie będę przyjęte. I tak ozdobię dom mego majestatu. I drugie słowo z Księgi Zachariasza. Z 8 rozdziału. Potem doszło do mnie słowo Pana zastępów mówiące. Tak mówi Pan zastępów. Byłem zazdrosny o Syjon w wielkiej gorliwości. Byłem zazdrosny w wielkim gniewie. Tak mówi Pan. Wróciłem na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie. A Jerozolima będzie nazwana miastem wiernym, a góra Pana zastępów górą świętą. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze siadać będą starcy i staruszki na ulicach Jerozolimy. Każdy z nich z laską w ręku z powodu podeszłego wieku. I ulice miasta będą pełne bawiących się na nich chłopców i dziewcząt. Tak mówi Pan zastępów. Jeśli w tych dniach wyda się to niemożliwe w oczach resztki tego ludu, czy będzie też niemożliwe w moich oczach? Mówi Pan zastępów. Tak mówi Pan zastępów. Oto wybawię swój lud z ziemi wschodniej i z ziemi zachodniej. Sprowadzę go i zamieszkam w Jerozolimie i będzie moim ludem, a ja będę jego Bogiem w
prawdzie i sprawiedliwości. Tak mówi Pan zastępów. Niech się umocnią wasze ręce, wy, którzy słuchacie w tych dniach słów z ust proroków, którzy byli w dniu, kiedy założono fundamenty domu Pana zastępów, aby świątynia została odbudowana. Przed tymi dniami bowiem nie była wynagrodzona praca ludzka i praca bydląt. Dla wychodzących i wchodzących nie było pokoju z powodu wroga, bo ja podburzyłem wszystkich ludzi, jednych przeciw drugim. Lecz teraz nie uczynię z resztą tego ludu tak jak za dawnych dni, mówi Pan zastępów. Ale siewy będą rosły w pokoju. Winorośl wyda swój owoc. Ziemia wyda swoje plony i niebiosa także spuszczą swoją rosę, a to wszystko dam resztę tego ludu w posiadanie. I stanie się, że jak byliście przekleństwem wśród pogan, domu Judy i domu Izraela, tak was wybawię i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się i niech się umocnią wasze ręce. Tak bowiem mówi Pan zastępów. Jak postanowiłem ukarać was, gdy wasi ojcowie pobudzali mnie do gniewu, mówi Pan zastępów, i nie żałowałem tego. Tak znowu postanowiłem w tych dniach uczynić dobrze Jerozolimie i domowi Judy. Nie bójcie się. To są rzeczy, które będziecie czynić. Mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim. Wykonujcie sprawiedliwy i spokojny sąd w waszych bramach. Nie obmyślajcie zła w sercach waszych, jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. Modliłem się o to słowo, kiedy je przeczytałem najpierw w księdze Zachariasza, a potem w księdze Izajasza. I wierzę, że Bóg chce uczynić coś z nami. Z nami jako jednostkami, ale też z nami jako Kościołem, jako Jego ciałem. Wierzę, że to słowo ma nas pobudzić do tego, że Bóg ma pewien plan dla twojego i mojego życia, dla życia Kościoła. I to jest dobry plan. Amen? Bóg ma dobry plan dla Kościoła. Bóg ma dobry plan dla nas. To słowo mówi o tym, że Bóg chce przydać. Bóg chce pobłogosławić, Bóg chce odnowić, chce sprawić, żeby Jego Kościół rósł. Amen? Pytanie, jakie zatem mnie się rodzi, czytając te teksty i odbierając je w ten sposób, pytanie jest następujące. Czy my jesteśmy gotowi na to, co Bóg chce uczynić? Czy jesteśmy gotowi, by to błogosławieństwo, które Bóg ma zaplanowane, by ono było w naszym życiu, byśmy byli w tym błogosławieństwie, byśmy mieli udział w tym, co Bóg zaplanował dla Kościoła. Wierzę, że Bóg ma dobre rzeczy. Bóg ma zasoby, które są w niebie i niebo zostało rozdarte, ponieważ w świątyni, kiedy Jezus umarł, zasłona została rozdarta i wejście do miejsca najświętszego jest możliwe. Amen? Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Możemy wejść do tego miejsca najświętszego i stanąć przed Bogiem w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa i możemy powiedzieć: Ojcze, tatusiu, stoję przed Tobą po to, aby odzyskać swoje błogosławieństwo, po to, abyś Ty mnie pobłogosławił. Ale błogosławieństwo i obietnice Boże, aby je uzyskać, aby mieć w nich udział, musimy spełnić kilka warunków. Amen? Boża sprawiedliwość, która przychodzi do nas, jest z łaski w Jezusie Chrystusie. Nie jesteśmy w stanie nic dodać do tej sprawiedliwości. Amen? Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, aby być bardziej sprawiedliwymi przed Bogiem. Amen? Ona jest darem z łaski. Ale obietnice Boże, które Bóg składa w swoim Słowie, są warunkowe. Kiedy mówimy o zbawieniu, o przyjęciu Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, czy tam nie jest postawiony warunek? Jeśli uwierzysz w sercu swoim, jeśli wyznasz swoimi ustami, zbawiony będziesz. Nawet zbawienie, mimo że jest z łaski i sprawiedliwość jest z łaski, możemy osiągnąć, jeśli będziemy mieć właściwą postawę, jeśli uwierzymy, jeśli wyznamy swoimi ustami, tak?
Musimy mieć odpowiednią postawę. Nie spada na nas zbawienie z góry, tak idziemy sobie ulicą, w ogóle nie myślimy o Panu Bogu i nagle pach, jesteśmy zbawieni. Nie. Musimy mieć właściwą postawę. I po pierwsze, aby Boże obietnice dziedziczyć, to co musimy? Musimy o nich wiedzieć. Amen. Musimy o nich wiedzieć. Jeden z mężów Bożych XIX wieku, Charles Spurgeon, prowadził kościół w Anglii i przy tym kościele prowadził również mieszkania i domy, które utrzymywał kościół, i tam mogli mieszkać najbiedniejsi z okolicy, gdzie był kościół. On im dał schronienie, wyżywienie. I kiedyś pewnego dnia poszedł odwiedzić jedną z tych osób, wszedł i ta starsza kobieta mówi do niego: bracie pastorze, jestem ci dozgonnie wdzięczna za to, że mogę żyć tutaj. Musiałabym żyć na ulicy, nie miałabym co jeść, ale dzięki łaskawości kościoła, dzięki temu, że prowadzicie taką pracę, nie chodzę głodna, mam dach nad głową. I kiedy Charles Spurgeon rozmawiał z nią, spojrzał na ścianę i zobaczył taką kartkę papieru przyklejoną, przybitą do ściany. I podszedł bliżej i mówi do kobiety, mówi: co to jest? A ona mówi: to jest pamiątka po moim jednym z moich znajomych, który umarł, i pozostawiono taką pamiątkę i to jest dla mnie. I on wziął tą kartkę, przeczytał i mówi do niej: czy mogę zabrać ją na jakiś czas i oddam ci, jak ją przeczytam? Ona mówi: oczywiście, możesz zabrać, jak będziemy widzieć się następnym razem, to mi oddasz. I wrócił do niej następnego dnia i mówi do niej: czy ty wiesz, co to jest za kartka? Ona mówi: tak, wiem, ona jest dla mnie, bo tam jest moje nazwisko. Ona mówi: tak, tam jest twoje nazwisko, a ta kartka jest testamentem. Twój znajomy pozostawił ci duży majątek i jesteś bardzo bogatą osobą. Byłem sprawdzić to i ten testament ma pokrycie. I jesteś bogata. Możemy być dziedzicami i w ogóle nie korzystać z Bożych obietnic, bo po prostu nie będziemy świadomi, że one nas dotyczą. Że one są dla nas. Ta kobieta nie musiała żyć w ubóstwie. Mogła normalnie mieszkać, mogła przyzwoicie żyć. Miała cały czas przy sobie testament, który dawał jej prawo do dziedziczenia majątku. Nie uczyniła nic z tym, przybiła go jedynie na ścianę i mówiła: to jest pamiątka po moim zmarłym przyjacielu. My mamy Słowo Boże, Pismo Święte, które jest pamiątką po naszym zmarłym starszym bracie Jezusie Chrystusie, amen? Po naszym Zbawicielu. Ale nie traktujmy tego słowa, jak kobieta traktowała ten testament, że stoi na półce i czytamy i mówimy: tak, to jest testament i my wiemy, co Bóg powiedział. To jest słowo, które jest dla nas, to jest nasze dziedzictwo. To jest dziedzictwo, które trzeba wziąć i zmaterializować. Tak jak ten testament, trzeba było pójść i trzeba było zmaterializować to dziedzictwo, które było w nim zawarte. Amen? Zobaczcie, w przypowieści o synu marnotrawnym jest taka postać w tej przypowieści, pod koniec już, kiedy ten syn wrócił, jest wspomniany starszy brat, tak? Starszy brat, który był bardzo niezadowolony z postawy swojego ojca wobec młodszego brata. Był bardzo niezadowolony. A co ojciec mu powiedział? Ojciec mu powiedział: wszystko, co tutaj jest, należy do ciebie. Wszystko, co było w domu, należało do niego, a on się zachowywał jak najemny pracownik gospodarstwa. Nie korzystał z tych rzeczy. Nie cieszył się z nich. Nie używał ich, mimo że należały do niego. I czasami odnoszę wrażenie, że my jako chrześcijanie, jako dzieci Boże,
mamy podobną postawę. Patrzymy nieraz na kogoś, kto dziedziczy Boże obietnice i taką nutą zazdrości patrzymy i mówią: dlaczego tak nie jest, że ja mam? Dlaczego Ty, Panie, jemu dałeś, chociaż narobił tyle bałaganu w życiu, teraz się nawrócił do Ciebie i Ty mu błogosławisz, a ja wiernie Ci służę i nie mam tego. Synu mój, córko moja, wszystko to należy do Ciebie. Wszystko. Amen? Amen. Ściągę sobie wyłączmy. Musimy zatem poznać Bożą obietnicę. Amen? Druga rzecz. I myślę, że to jest, ja tak ponumerowałem to, pisząc sobie tekst, ale nie, proszę, żebyście nie traktowali ich w hierarchii ważności. Boże obietnice, które się realizują, i to jest najwspanialsza rzecz, przynoszą Bogu chwałę. I to jest najważniejsza rzecz. One przynoszą Bogu chwałę. Nie przynoszą nam chwały, mimo że działają w naszym życiu, ale przynoszą Bogu chwałę. Cuda, uzdrowienia, uwolnienia przynoszą Bogu chwałę. Amen? Nie człowiekowi, ale Bogu przynoszą chwałę. Objawia się Jego moc i objawia się Jego chwała. Bóg może być uwielbiony. Ale jest jedna uwaga, którą chciałbym, żebyśmy pamiętali. Cuda i znaki równa się kłopoty. Możesz zapytać, no, ale jak? Boże dzieła się dzieją i to są kłopoty? Kiedy objawiają się Boże cuda? Kiedy objawia się Boże uzdrowienie? Wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. Kiedy objawia się Boże uwolnienie? Wtedy, kiedy jesteśmy zniewoleni. Kiedy objawiają się Boże cuda? Wtedy, kiedy jest całkowita ruina. A więc tam, gdzie chcemy cudów i znaków, ładujemy się w kłopoty. Bo one są odpowiedzią na kłopot i na pewne rzeczy, które przychodzą do naszego życia, które chcą zrujnować nasze życie. Amen? Więc jeśli chcesz cudów i znaków, to możesz ładować się w kłopoty. Ale to będą piękne kłopoty, dlatego że przyjdzie Boża chwała i Bóg będzie uwielbiony. Jeśli chcesz modlić się o chorych, chcesz modlić się o uzdrowienia, będziesz musiał również wziąć krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż Jego cierpienia. Wierzę w to, że tak jest. Dlatego, że po pierwsze Boże Słowo mówi o Chrystusie, który wycierpiał i że Bóg kształtuje nas również przez cierpienie. Ale również wierzę w to, że my często mamy kształtowaną wrażliwość przez własne cierpienie. A jedną z zasad, która jest podstawą modlitwy o uzdrowienia, to jest empatia i współczucie. Wrażliwość. I to jest coś, co wiąże się z cierpieniem. Aby tym bardziej Boża chwała się objawiała. Amen? I trzecia rzecz, o której już wspomniałem na samym początku. Boże obietnice są warunkowe. Boże obietnice są warunkowe i one dotyczą naszego życia. Po pierwsze, musimy o nich wiedzieć. Czyli musimy poznawać Boże Słowo i ono musi dostarczać nam
pokarmu, ale musi nam dostarczać również wiedzy o tym, jakie Bóg ma zaplanowane dla nas rzeczy. Jeśli mówimy, że cudów i znaków nie ma, że nie ma uzdrowień, że Bóg nie jest mocny, by ingerować w nasze życie, to zadajemy kłam obietnicom Bożym. Obietnice Boże mówią w Ewangelii Mateusza, kiedy uczniowie Jana przyszli do Jezusa i zapytali się, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść. Pamiętacie tą historię? To pamiętacie, że Pan Jezus rozwinął zwój, tory i na podstawie tory udokumentował im, że jest Chrystusem. Amen? Nie. No właśnie, nie. A czy uczniowie Jana nie znali tory? Znali. Jezus odpowiedział: idźcie do Jana i oznajmijcie mu, co słyszycie i co widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowane jest Ewangelia. Jezus nie powiedział im: przeczytajcie fragment Izajasza, który wskazuje o mnie, przeczytajcie fragment Tory i Psalmów i powiedzcie, że to ja. Oni doskonale znali te fragmenty słowa. Oni doskonale wiedzieli, że kiedy Mesjasz przyjdzie, będą działy się cuda i znaki. Bo kiedy przychodzi Boże Królestwo, dzieją się cuda i znaki. Bo kiedy przychodzi Boże Królestwo, dzieją się uzdrowienia i uwolnienia. Tam, gdzie objawia się Boża moc, Boże Królestwo, tam się to dzieje. Amen. I Jezus nie powiedział im: słuchajcie, wszystkie te fragmenty są prawdą. Ja się z nimi utożsamiam. On powiedział: popatrzcie na to, co się dzieje. Posłuchajcie ludzi, którzy mówią. Słuchajcie i patrzcie, co się dzieje. Objawia się Boże Królestwo, zapowiedziane, że kiedy przyjdzie Mesjasz, będą się działy cuda i znaki. Amen. Jezus to ogłosił w synagodze, kiedy stanął i powiedział: Duch Pański nade mną. Oto te słowa z Księgi Izajasza będą się teraz działy. Wyjdą na wolność, chromi zaczną chodzić, chorzy będą uzdrawiani, zniewoleni będą wyzwalani, będą wyprowadzani na wolność. Te rzeczy będą się działy. Czy Jezus Chrystus się zmienił? Jest napisane, że Jezus Chrystus ten sam wczoraj i na wieki. On jest tym samym Bogiem. Teologia nam się zmieniła. Sposób patrzenia na pewne rzeczy nam się zmienił. Ale Jezus Chrystus się nie zmienił. On jest zawsze gotów spełniać swoje obietnice. Ale musimy je znać. Musimy o nich wiedzieć. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, 26 wers. I rzekł: jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadna choroba, którą dotknąłem Egipt, nie dotknie Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. W Biblii Gdańskiej na końcu jest stwierdzenie: ja Pan, który Cię leczę. Amen? Ja Pan, który Cię leczę. Przypowieści Salomona, 24 rozdział od 20 wersetu. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowuj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Amen? Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała.
Boże Słowo, Boże obietnice i prawda wynikająca z tego jest życiem. Jest życiem i jest uzdrowieniem dla nas. Amen? List Piotra mówi: Jego ranami i sińcami jesteśmy uzdrowieni. Jest to powtórzenie księgi Izajasza, która zapowiadała przyjście Mesjasza, która mówiła: Jego ranami i sińcami byliśmy uzdrowieni. Jego sińce i rany, Jego cierpienie. Kto oglądał film Pasję, to mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało ukaranie przez Rzymian, przez zadanie chłosty. Jakie piękne narzędzia mieli do tego. Nie taki patyczek, ale mieli poważne narzędzia do zadawania tortur i bólu. I nasz Pan cierpiał. Nasz Pan miał ciało rozdzierane po to, aby przynieść nam uzdrowienie. Amen. Aby przyszło Boże uzdrowienie do naszych ciał. I teraz powiecie, coś chyba ci się nie zgadza w tych słowach, bo przedtem mówiłeś o cierpieniu. Mówiłeś o tym, że Bóg kształtuje nas przez cierpienie. A teraz mówisz, że Bóg zaplanował uzdrowienie. Amen. Bóg kształtuje nas przez cierpienie. Byśmy byli gotowi dziedziczyć Jego obietnicę o uzdrowieniu. Aby przychodziło Boże uzdrowienie do nas i do tych osób, o które się modlimy. Bóg jest tym, który odpowiada zgodnie ze swoimi obietnicami. A obietnicą z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału jest to, że uczynił nas swoimi synami. Obietnicą tego słowa jest, że skoro jesteśmy Jego synami bardzo cennymi, których nas kocha, to obietnicą Jego jako dobrego Ojca jest to, że będzie nas wychowywał. A nie wiem jak wy, ale ja z dzieciństwa pamiętam, że wychowanie to również nie zawsze, delikatnie mówiąc, było po drodze z moimi chęciami i robienia różnych rzeczy. Pamiętacie to, nie? Jak rodzice nas wychowywali. Jak często nam się to nie podobało. Jak często byliśmy źli, że nie możemy czegoś zrobić, a tak bardzo tego pragnęliśmy, a oni nam zabraniali. I stosowali różne metody wychowawcze, które też nam się nie podobały, tak? I naszym dzieciom też metody wychowawcze się nie podobają. To, że im czegoś zabraniamy, to, że otrzymują jakąś karę, tak? Ale dlaczego to robimy? Bo je kochamy. Bo je kochamy. Bo nam zależy na nich. Prawda? Bóg nas bardzo kocha. Umiłował nas tak, że poświęcił swojego Syna. I gwarantuję wam, że będzie nas wychowywał i wychowuje nas. Po to, abyśmy mogli być dziedzicami Jego obietnic. Nie po to, bo ma taki kaprys. I my nie wychowujemy naszych dzieci i czasami nie karamy ich dlatego, że mamy taki kaprys, prawda? Tylko dlatego, że chcemy, by doświadczali w życiu najlepszych rzeczy, by osiągali najlepsze rzeczy, by odnosili w życiu sukcesy. Bóg nas wychowuje po to, abyśmy mogli dziedziczyć Jego obietnicę, abyśmy mogli czerpać ze źródeł, które ma dla nas. Dlatego nas wychowuje. I dlatego często zdarza się, że również cierpimy z tego powodu.
Ale to cierpienie jest inwestycją w nas, abyśmy mogli dziedziczyć obietnice, które zostały zagwarantowane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa dla nas. Z tego powodu Bóg nas wychowuje, przygotowuje nas do tego, abyśmy dziedziczyli Boże obietnice. Amen. Chciałbym, żebyśmy na chwilę skupili się na Ewangelii Jana, na 15 rozdziale. Powiedziałem, że Boże obietnice i Boże dzieła, które Bóg czyni w naszym życiu, przynoszą Jemu chwałę. Amen. Ewangelia Jana, 15 rozdział od 1 wersu. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie, ten zostaje, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschła latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Ten tekst Ewangelii Jana można potraktować jak podsumowanie tego, co powiedziałem. Po pierwsze, istnieje tam obietnica w tym tekście. 15 rozdział, 7 wers. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, i teraz obietnica, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. To jest obietnica. Amen? Bóg obiecuje, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Po drugie, 15 rozdział 8 wers mówi, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jeśli obfity owoc wydacie. Każdy owoc, o którym tutaj jest mowa, jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Duch Święty działa w tobie. Nie będziesz owocował, jeśli Duch Święty nie działa w tobie. Nie będziemy owocować, wydawać owoców, jeśli Duch Święty nie będzie działał w nas. To jest możliwe tylko dzięki obecności Ducha Świętego. Gdybyśmy przeczytali 14 i 15 rozdział, to możemy zwrócić uwagę, że o owocach, których Jezus tutaj mówił, nie miał na myśli owoców typu etyczne życie, moralne życie. Miał tu raczej na myśli owoce ponadnaturalnego działania. Nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w Bożych dziełach, w cudach, znakach, uzdrowieniach, jeśli nie pozwalamy Duchowi Świętemu działać. Przecież Pan Jezus powiedział w
Ewangelii Marka w 16 rozdziale 15-18. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demonów. Będą mówić nowymi językami. Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych kłaść będą ręce, a ci odzyskają zdrowie. Bo Bóg oczekuje chwały w Kościele, która wynika z obecności Bożych dzieł. Bóg oczekuje chwały, która będzie wznosiła się dla Niego, która będzie przepięknym zapachem docierającym do Niego, która będzie szła z Kościoła, wznosiła się do nieba z Kościoła poprzez to, że będą się działy cuda i znaki. Ewangelia Jana mówi o tym, że kto trwa w krzewie winnym, ten będzie wydawał owoc. I Ojciec będzie uwielbiony, bo kiedy trwamy w Chrystusie, kiedy trwamy w Jego Słowie, kiedy pozwalamy Mu kształtować nas samych, kiedy pozwalamy Mu, aby Słowo, które powiedział apostoł Paweł z listu do Galacjan, żyje już nie ja. Nie żyje już Marek. Nie żyje już ja. A obecne życie w ciele jest życiem dla Jezusa Chrystusa. Jeśli pozwolimy, aby Jezus Chrystus był tym, który kształtuje nas. Wierzycie, że Bóg do nas przemawia i mówi o kształtowaniu nas? Bo ja w to wierzę. Wiecie dlaczego? Bo słucham kazań. Od wielu tygodni z tego miejsca były głoszone słowa o naszych charakterach. Że Bóg chce kształtować charaktery nasze. Amen. Bóg chce kształtować nasze charaktery. Po co chce kształtować nasze charaktery? Po to, aby dziedziczyć Boże obietnice. Po to, aby Jego chwała mogła się objawiać nad Kościołem. Po to, aby Jego chwała mogła do nas przychodzić. Aby Kościół mógł poszerzać swoje granice, swój wpływ. Bóg chce kształtować nasze charaktery. I czyni to, aby Jego chwała była jeszcze większa. Aby następował wzrost Jego chwały w Kościele. A czy kształtowanie naszych charakterów jest nam miłe? Nie zawsze. Delikatnie mówi Violeta, nie zawsze. Ja myślę, że najczęściej nie jest miłe dla nas. Ale dzieje się to dlatego, bo jest cel, który Bóg wyznaczył, abyśmy do Niego doszli i osiągnęli. Ponieważ chwała, którą On zaplanował dla Kościoła, jest wspanialszym doznaniem, w które chce nas wprowadzić. Te słowa z Ewangelii Marka mówiące o tym, że Jezus posyła nas i mówi: wypędzajcie demony, uzdrawiajcie chorych, będą działy się cuda i znaki. Niektórzy mówią: tak, to było potrzebne w pierwszym kościele. Dzisiaj nie ma takich potrzeb. Dzisiaj wystarczy dobra debata teologiczna i wielu będzie przekonanych o tym, że należy oddać życie Jezusowi Chrystusowi. Ja lubię debaty teologiczne, bo one są ważne i potrzebne w Kościele. Bo Kościół musi doświadczać poznania Bożego Słowa. Ale to nie jest jedyne narzędzie w ręku Kościoła. Kościół potrzebuje i dzisiejszy Kościół XXI wieku potrzebuje mocy Ducha Świętego. Potrzebuje jej. Jeśli się z tym nie zgadzacie, to popatrzcie wokoło, co się dzieje. Ja wczoraj słuchałem radia, jadąc samochodem, i był taki news, w którym wypowiadano się na temat brakujących lekarzy psychiatrii w Polsce.
Wiecie, że z badań wynika, że w Europie wyprzedzamy tylko Rumunię, jeśli chodzi o ilość lekarzy, psychiatrów pracujących w systemie opieki zdrowotnej, opiekujących się pacjentami. W psychiatrii dziecięcej jest kompletny dramat. Wiecie dlaczego? Bo więcej jest potrzeb niż osób, które się zajmują tematem. Co to znaczy? Że obok nas są ludzie, którzy potrzebują cudu, uzdrowienia i uwolnienia. Że obok nas są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Którzy potrzebują Kościoła, który będzie nie tylko mówił, który nie tylko będzie debatował, ale który będzie również czynił cudy i znaki. W którym będzie objawiała się Boża moc. Która będzie przyprowadzała ludzi do uzdrowienia, do uwolnienia. Niczym nie różnimy się od potrzeb społeczeństwa pierwszego Kościoła, który potrzebował uzdrowienia i uwolnienia. Społeczeństwa, które potrzebowało uzdrowienia i uwolnienia. Niczym się dzisiaj nie różnimy. I jeśli ktoś mówi, że czasy się zmieniły, że dzisiaj Kościół może zajmować się jedynie pracą społeczną, pomaganiem, wspieraniem biednych, szkoleniem terapeutów i różnych innych rzeczy, to jest w błędzie. Ostatnio pamiętam kazanie, które mówił pastor Janusz Linner i on przytaczał statystyki, jeśli chodzi o umieralność. Wiecie, kto na czołówkę wychodzi? No, otwór jest nadal na pierwszym miejscu. A wiecie, co na drugim miejscu jest? Depresja. Która w sposób bezpośredni lub pośredni jest przyczyną zgonu. Potrzeb jest naprawdę dużo. I jeśli ktoś myśli, że życie chrześcijańskie skupia się wokół tego, żeby debatować i nad Słowem Bożym, to jest, chcecie, bracie, siostro, chcę ci powiedzieć, że to jest tylko część twojego życia. Jeśli ono zajmuje ci całe tylko życie i nad tym się skupiasz, to nie jesteś we właściwym miejscu. Bowiem poznanie Bożego Słowa jest kluczowe. Rozważanie Bożego Słowa jest kluczowe. Ale nie będzie ono miało wpływu ani na twoje życie, ani na życie twojej rodziny, ani na życie ludzi, którzy żyją wokół ciebie, jeśli nie będziesz pielęgnował relacji z Chrystusem, tej żywej relacji, w której będziesz oczekiwał spełnienia Bożych obietnic, w której będziesz oczekiwał, że kiedy spotkasz się z człowiekiem, który ma problem, że będziesz wiedział, że Bóg może to rozwiązać. Nawet jeśli nigdy tego nie doświadczyłeś. Nawet jeśli nigdy nie doświadczyłeś, że Bóg kogoś uzdrowił. To się może wydarzyć. Amen? To nie jest tak, że jak nie modliłeś się nigdy i pierwszy raz się masz pomodlić, że to się nie wydarzy, bo nie masz doświadczenia. Duch Święty może to zrobić. Amen? A On jest taki sam w tobie, we mnie, jak był w apostole Pawle. Wiecie o tym? Więcej wam powiem. Ten sam Duch Święty, który zamieszkuje w nas, był w Jezusie Chrystusie. A ja, kiedy czytam Ewangelię, widzę, że Boże Królestwo, kiedy się manifestowało, przychodziły uwolnienia, uzdrowienia i działy się cuda i znaki. Amen? Kiedy Boże Królestwo przychodzi, te rzeczy się dzieją. Ale kiedy Boże Królestwo przychodzi, my musimy być ukształtowani, by się w nim poruszać. Bóg ma dobre obietnice dla nas. Czytaliśmy je z księgi Izajasza i Zachariasza. Bóg chce poszerzenia. Słowa prorocze były wypowiadane, że Bóg przychodzi, by poszerzać paliki naszego namiotu, naszego kościoła. Bóg chce rozwoju dla kościoła, nie dlatego, żebyśmy mogli powiedzieć, jesteśmy największym zborem w Ostrowie. Nie po to, ale dlatego, że ludzie zgubieni potrzebują Bożego uwolnienia i uzdrowienia. Bożej wolności potrzebują. Potrzebują zbawienia. Dlatego Bóg ma ten plan. Nie dlatego, że przyszedł i mówi, o, fajny budynek mają teraz na wolności.
Teraz się ludzie mogą nawracać. Nie muszą chodzić po sobach. Nie. On ma swój plan. Dlatego, aby przynieść uwolnienie i uzdrowienie. Przede wszystkim do nas i do ludzi, którym powinniśmy usługiwać. Bo mówimy o tym, że ten świat wokół nas potrzebuje cudów i znaków. A my nie potrzebujemy? Czy my jako Kościół nie potrzebujemy? Czy my jako dzieci Boże nie potrzebujemy cudów i znaków i Bożej obecności w naszym życiu? Potrzebujemy jak wody, jak tlenu. Bo inaczej nasze życie będzie martwe. Potrzebujemy Bożej obecności w naszym życiu. Potrzebujemy trwać w krzewie winnym. Bo inaczej nie wydamy żadnego owocu. Bo inaczej nie przyjdzie owoc przełomu w naszym życiu. Nie przyjdzie przełom do naszej rodziny, nie przyjdzie przełom do naszych dzieci, nie przyjdzie przełom do tego, co Bóg zaplanował. Będziemy spotykać się z ludźmi, jedyne co będziemy mogli zrobić, to wrzucić na fundację Jurka Owsiaka i powiemy, taki dobry uczynek zrobiliśmy. Bóg położył mi na serce, żeby wrzucić 20 złotych. Taki dobry uczynek, taki byłem posłuszny Duchowi Świętemu i to zrobiłem. Do tego ograniczy się nasze życie z Bogiem. Bóg, jeśli czytamy w liście do Rzymian, powołuje do tego, aby byli ludzie, którzy zajmują się trudnościami społecznymi, do tego, aby wspierali, aby pomagali, ale czytamy również o darach Ducha Świętego, o charyzmatach, które mówią o uzdrowieniach, uwolnieniach, o proroctwach, o cudach i znakach, tak? Tego potrzebuje Kościół. My tego potrzebujemy. Ale warunkiem jest, by to się działo. Powiedziałem, że jest warunek. Więc podkreślę to jeszcze raz. Warunkiem tego, by się to działo, jest trwanie w krzewie winnym. Jeśli nie trwasz w Chrystusie, jeśli nie pozwalasz Jemu kształtować siebie, jeśli nie pozwalasz, nie poddajesz się Jemu, nie oczekuj spełniania Bożych obietnic. Dlaczego? Bo czasami jest tak, że ludzie powołują się na obietnice, które do nich nie należą. Dlaczego nie należą? Bo podstawą jest trwanie w krzewie winnym. Nie wydasz owocu, jeśli nie trwasz w krzewie winnym. Jeśli nie poddamy swojego życia weryfikacji Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie poddamy się i nie powiemy, Panie, możesz czynić ze mną to, co zechcesz, bo ja chcę iść Twoją drogą, bez względu na koszty, które będę musiał ponieść. Czy myślicie, że to jest łatwe? Nie. Dlaczego? Bo może musisz przestać być leniwy. A Ty tak lubisz dobrze pospać. Bo w tygodniu się nie możesz wyspać, bo musisz wstać wcześniej do pracy, więc w sobotę i niedzielę lubisz pospać. A Bóg mówi, chce Ci powiedzieć, nie bądź leniwy. Wstań wcześniej. Ludzie potrzebują modlitwy wstawienniczej. Czy zapłacisz cenę niewyspania? Czy zapłacisz tą cenę? Czy zapłacimy cenę, kiedy Bóg mówi, dobra, chcesz, będziemy działać. Pojednaj się z bratem. Z tym, który zrobił Ci tyle krzywdy. Idź się pojednaj. Albo inne rzeczy, które nie są łatwe dla nas. I moglibyśmy mnożyć, każdy z nas, jak dobrze sobie powierci w naszej głowie, to znajdzie sobie ileś powodów, albo ileś rzeczy, które nie chcielibyśmy zrobić. Albo w których nie chcielibyśmy się zmienić, bo jest nam wygodnie. Wygodnie nam jest się spóźniać. Przecież ja powiedziałem, że o 16 będę, tak będę w pół do 5, to się nic nie stanie. Mnie to czasami doskwiera. I mnie to boli, że nie mogę zdążyć. I czasami jest mi przykro z tego powodu, że nie mogę zdążyć. Powiedziałem, że będę i o tej godzinie, a nie mam. I wiem, że potrzebuję w tej kwestii zmiany.
I myślę, że w wielu kwestiach w naszym życiu jest sporo pracy do wykonania. I chcielibyśmy dziedziczyć Boże obietnice. Amen? Chcielibyśmy? Amen. Czy chcielibyśmy tak jakoś doczołgać się do Bożego Królestwa? Tak wiecie, tak ostatkiem sił, jak na metę, wiecie, w maratonie i ten ostatni tak dobiega, już ledwo jest i ukończył. I wtedy powiemy, staniemy przed Panem Jezusem i powiemy: Panie, doczołgałem się. Było ciężko, ale czołgałem się i się doczołgałem. Apostoł Paweł mówi: biegnijmy w wyścigu. Odrzućmy wszelki ciężar i grzech, który nas obciąża, abyśmy biegli, nie człapali, nie czołgali się, ale abyśmy biegli. Kiedy będziemy mogli biec? Kiedy zrzucimy ze siebie balast. A kiedy zrzucamy balast? Kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa. Kiedy On sprawia, że rzeczy, które nas obciążają, doświadczamy uwolnienia od Niego. Kiedy przychodzimy do Niego, a On mówi: to jest grzech. Odwróć się od Niego. I my to robimy. Doświadczamy uwolnienia. Doświadczamy wolności, która pozwala nam biec. A Boże obietnice są takie, że mamy biec. I że Bóg chce być z nami w tym biegu i chce przeprowadzać nas do tego, co nam obiecał. Amen? Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli chcesz coś, zaplanowałeś coś, albo Bóg nawet położył ci na serce pewne rzeczy, abyś robił, ale nie trwasz w Jezusie Chrystusie, nie trwasz w krzewie winnym, twój owoc będzie marny. Wiecie, jak wygląda owoc marny? Kto lubi kupić takie jakieś niedorozwinięte jabłka na targu? Jak idziecie na targ, szukacie soczystych jabłek, które na sam widok sprawiają, że ślinka nam cieknie. Amen? Nie szukamy takich jakichś pomarszczonych, prawda? Chociaż czasem są najlepsze, nie? Szukamy tych ładnych owoców. Bananów brązowych nie kupujecie w sklepie, nie? Niektórzy lubią, ale Pan Bóg lubi dobre owoce. Amen? I ma dobre owoce dla nas zaplanowane. Ale one będą wtedy, kiedy trwamy w Jezusie Chrystusie. I możesz zacząć czynić dobre rzeczy, które Bóg wkłada do ciebie. Możesz być wykonawcą Jego dzieła, ale kiedy przestaniesz trwać w Nim, to dzieło będzie marne. A potem czasami może być tak, że kiedy staniemy przed Nim, to On powie: nie znam Cię. Nie znam. To ja z Tobą tam nie byłem. Ty mówiłeś o mnie, ale mnie tam nie było. Bo kiedy mówiłem Ci, żebyś zrobił inaczej, robiłeś po swojemu, więc to było Twoje dzieło, nie moje. Jeśli nie trwamy w krzewie winnym, nasz owoc będzie marny. Dlatego podsumowując, Bóg ma dobre obietnice dla nas. Amen? Poznawajmy je. Miejmy świadomość Bożych obietnic, abyśmy nie postępowali tak jak ta osoba, która mieszkała u czasu Asperżyna. Nie zamykajmy się na Boże obietnice. Czy jeśli nie doświadczyłeś nigdy uzdrowienia, nigdy nie widziałeś Bożego uzdrowienia, czy to oznacza, że Bóg nie uzdrawia? Nasz sposób myślenia musimy dopasować do Bożego Słowa, a nie Boże Słowo do naszego sposobu myślenia. Amen? Boże obietnice są dla nas. Bóg
ma Boże obietnice dla nas. Po drugie, Boże obietnice są warunkowe. Jeśli będziesz słuchał Bożego Słowa, jeśli będziesz przestrzegał Bożego Słowa, przyjdzie Boże uzdrowienie. Tak mówią przypowieści. Jeśli trwać będziemy w krzewie winnym, wtedy wydamy owoc i owoc nas będzie duży. Jeśli owoc będzie duży, jeśli obietnice, będziemy doświadczać tych obietnic, to co najważniejsze się wydarzy? Chwała Boża przyjdzie. Bóg będzie uwielbiony. Amen? Bóg będzie uwielbiony w tym, że Jego obietnice się spełniają. Amen? Będziemy mogli oddać Bogu chwałę. Bogu chwałę będziemy mogli oddać za to, co się będzie działo. Dlatego chciałbym, żebyśmy byli zachęceni do tego, byśmy postawili w swoim życiu na głęboką relację z Chrystusem. Nie powierzchowną, ale głęboką. Czy myślicie, że ktoś otrzymuje spadek po kimś, jeśli nie miał z nim relacji? Zdarza się tam w rodzinach, prawda? Ale gdybyście, pomyślcie sobie oczami wyobraźni, uruchomcie, gdybyście byli jedyną osobą, która ma majątek i nie macie rodziny, czyli naturalnych spadkobierców nie macie, to komu dalibyście swój spadek? Komuś, który nigdy nie przebywał z wami, albo komuś, komu wasza obecność nie była lubiana, który nie lubił z wami przebywać? Czy raczej temu, który lubił waszą obecność? Który był przyjacielem. Jezus w Ewangelii Jana mówi do uczniów: nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi. Przyjaciółmi. A przyjaciele lubią ze sobą spędzać czas. Przyjaciele pozwalają na ingerencję. Pozwólmy rozgościć się Duchowi Świętemu w naszym życiu. Dajmy Mu prawo. Dajmy Mu prawo, aby On rozgościł się w naszym życiu, byśmy mogli doświadczać Bożych obietnic i aby On został uwielbiony. Amen.